Dzisiaj skupimy się na grze podkoszowych, porozmawiamy o wykończeniu po zatrzymaniu, pięciu wykończeniach w zasadzie, po zatrzymaniu na jedno tempo w trumnie. Ja nazywam się Patryk Janiszewski, to jest trening koszykówki, zapraszam. Dzisiaj będziemy się przebijać przez zawodnika obrony w low poście z jednym kozłem do zatrzymania na jedno tempo do pięciu różnych wykończeń. Zaczynamy z low postu, zaczynamy z bloku, wykonuję jeden kozioł. Przebijam się przez zawodnika obrony jednym kozłem, długim krokiem, co bardzo ważne, wielu zawodników będzie robiło króciutkie kroki i tam 15 kozłów, później nic się nie dzieje. Bardzo ważnym jest, aby zrobić długi krok, potem przeskok w przód do zatrzymania na jedno tempo. Nasza pierwsza opcja, po prostu rzut ręką zewnętrzną. Założymy teraz, że przebijamy się przez zawodnika obrony, zawodnik obrony zostaje za nami, jesteśmy po prostu szybsi, kończymy lewą ręką. Nasza pierwsza opcja, zatrzymanie na jedno tempo, do rzutu, bum. Długi pierwszy krok, przeskok, zatrzymanie na jedno tempo, co bardzo ważne, ze stopami skierowanymi do linii końcowej w celu, abyśmy mogli przeczytać zawodnika obrony. Naszym celem jest wylądowanie w taki sam sposób za każdym razem, i po tym, jak lądujemy, czytamy zawodnika obrony, tak jak mówię, pięć opcji, pięć różnych zachowań o obrońcy. Ląduję, kończę. Pierwsza opcja, jeszcze raz, ląduję, kończę. Bum. O! Muszę trafić. Ląduję, lewa ręka, kończę. A, super. Pierwsza opcja. Przebiliśmy się przez zawodnika, zawodnik został za nami, kończę. Druga opcja, wyląduję. Zatrzymanie na jedno tempo, zawodnik obrony jest za nami, wbija się w nasze plecy. Robimy krok otwarty, wykończę lewa. Zatrzymam się na jedno tempo, zawodnik obrony wbija się w moje plecy. Wykończę lewa. 45 stopni, patrzę gdzie są inni zawodnicy obrony, zawodnik jest na moim tyłku, na moich plecach. Lewa ręka, prawa stopa, zatrzymanie na jedno tempo, krok otwarty, lewa do wykończenia. Lewa do wykończenia, zawodnik obrony wbił się w moje plecy, jeszcze raz, zawodnik jest na moich plecach, do wykończenia. Opcja kolejna, opcja trzecia, założymy, że zawodnik obrony jest dalej przed nami, przebijam się, ląduję, próbuję rzucić, zawodnik obrony jest przed nami, blokuje rzut. Wychodzę, zawodnik blokuje rzut, zrobimy tak zwany zwód up and under, nad głową. Krok skrzyżny, wyjście w górę. Lewa ręka, prawa stopa, przebijam się, ląduję, zatrzymaniem na jedno tempo. Próbuję rzucić, przeciągam piłkę nad głową. Krok skrzyżny, wykończenie prawą ręką. Przeczytaj i w górę. Jeszcze raz, zatrzymaj się, przeczytaj, wyjdź w górę. Ej! I w górę, opcja trzecia, jeszcze dwie opcje, mamy teraz opcję czwartą. Podobna sytuacja do poprzedniej, zatrzymam się na jedno tempo. Mam zawodnika obrony na moim biodrze. Mógłbym przejść tutaj, natomiast mogę mieć mało miejsca na łokcie, dużo tam, no nie zadziałałoby to. Także w tym momencie zrobimy tak zwany drop step, zrobię obrót w tył na nodze wewnętrznej. Zatrzymam się na jedno tempo, zawodnik obrony jest ciasno na moim biodrze, obrót w tył, pivot w tył, na prawej stopie do wykończenia prawą ręką, rzut, obrót, wykończenie prawą ręką, jeszcze raz zatrzymanie na jedno tempo, sprawdź czy możesz oddać rzut, jeżeli tego rzutu nie ma, obrót, wykończ, nasza piąta opcja. Zatrzymam się na jedno tempo, że jestem dobrym rzucającym, mogę wykonać rzut, taki fade away. Zatrzymam się, wyjdę w górę do rzutu wysokim łukiem. Lewa ręka, prawa stopa, zatrzymanie na jedno tempo. Obydwie stopy skierowane w kierunku linii bocznej, fade away. Wyląduj, wyjdź w górę. Też będąc wyższym zawodnikiem, szybszym od zawodnika obrony, bardzo
Bardzo dobra opcja. Jeszcze raz. Lewa ręka, prawa stopa. Zatrzymaj na jednym tempo do wyjścia w górę. Co bardzo ważne tutaj, w momencie lądowania, powinienem wspomnieć wcześniej, w momencie lądowania, piłka po zewnętrznej stronie. Czy to krok skrzyżny, czy to hack, czy to up and under, czy pivot w tył, czy fade away. Piłka zaczyna swoją przygodę na zewnętrznym biodrze. Szybko z tej strony zrobię do drop stepu. To samo wszystko. Prawa ręka, lewa stopa, zatrzymanie na jedno tempo. Piła ląduje na prawym biodrze. Czytamy, czy zawodnik jest koło mnie, przede mną, za mną, wbity w plecy, czy nie. Czytamy stąd. Ostatnia opcja, czy ostatnie ćwiczenie, powtórzenie, zatrzymanie do drop stepu. Sprawdź drop step, wykończenie. 5 opcji, 5 wykończeń po zatrzymaniu na jedno tempo. W low poście bardzo, bardzo ważny element dla każdego zawodnika, młodszy, starszy, lepszy, gorszy. Ja nazywam się Patryk Jędrzejewski, to jest trening koszykówki. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.